Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blip Bip! Blippi. Wyszedłem sobie na przechadzkę. Tak, po prostu spaceruję, bo lubię być na dworze. Hej, zobaczcie. Widzicie ten duży żółty znak? Tak, to jest znak drogowy. Tak, znaki drogowe są poustawiane wzdłuż wszystkich ulic. Hej, znacie ten znak? Tak, dwoje ludzi oraz strzałka skierowana w dół. Strzałka kieruje nas w dół. To jest przejście dla pieszych. Tędy przechodzimy bezpiecznie. Ha, zapraszam! Porząsiu, przechodzimy! Wow. Zanim w ogóle wejdziesz na drogę, tak, sprawdź bezpieczeństwo. Musimy popatrzeć w obie strony i upewnić się, że nie jadą samochody. To patrzymy. Okej. No dobrze. Okej, możemy przechodzić. Tak, poszukajmy innych znaków. Popatrzcie na te wszystkie znaki drogowe za mną. Wow, podejdźcie tutaj. Wow, spójrzcie na ten znak. Jakie kolory mamy na tym znaku? Tak, żółty i czarny. Tak, trochę wygląda jak pszczółka. Bzzz. Zastanawiacie się, dlaczego ten znak nie ma żadnego napisu ani litery? No właśnie, też o tym myślałem, bo jest ostrzegawczy. Tak, jeśli go zobaczycie, musicie być bardzo ostrożni. Wow, tu za to mamy kilka ważnych wyrazów. Informacja. Zakaz parkowania całą dobę. Tak, zakaz parkowania całą dobę. To znaczy, że jeśli jesteś w pojeździe albo na przykład na rowerze, nie zatrzymuj się w tym miejscu. A widzicie ten znak tutaj? Tak, właśnie ten. Tak, to znak graficzny zakazu parkowania. Bo te znaki tak naprawdę oznaczają dokładnie to samo. Wow! Spójrzcie na ten znak. Wow, tego rodzaju znaki stawia się jak najbliżej wejścia. Bo na przykład przed sklepem taki znak to ważna informacja, dzięki której klienci wiedzą, że to miejsce jest dla osób niepełnosprawnych i nie będą tutaj stawać. Wow, koniec drogi. Wow, patrzcie na to. Tak, ten oto znak oznacza koniec drogi. To znaczy, że droga, którą widzicie za mną, tak, już za chwilę się skończy. A to znaczy, że trzeba będzie zawrócić, jeśli jedziecie samochodem lub przyszliście pieszo. Inaczej wejdziecie komuś do domu, więc może ja pójdę w tę stronę. Wow! Hej, zatrzymajmy się! Co może oznaczać ten znak? Nie można wjeżdżać. Tak, mówi nam, że nie możemy się tędy poruszać. Tak! O! Widzicie to? Jeżeli chcę się tam dostać, to muszę wybrać drogę dookoła. O, no to ruszam! Wow! Zobaczcie, co tu mam! Hej, jakie kolory są na tym znaku? Tak, czarny i biały. Wow, tu jest napisane przejście dla pieszych. Czyli, że spotkamy w tym miejscu bardzo dużo osób, które będą tędy przechodzić. Tak, zwłaszcza jeśli prowadzisz, musisz bardzo uważać na wszystkich pieszych. Tak, piesi to po prostu idący ludzie. Wow, patrzcie na to. Wow! Tak, to jest strzałka. Strzałka wskazuje nam kierunek ruchu. Bo może właśnie idziecie ścieżką, tak?
Jeśli pokazuje idź tędy, to po prostu należy tędy pójść. A jeśli pokazuje ten kierunek, woohoo! Wow! Jakiego koloru jest ten znak? Tak, jest biało-brązowy. I mówi, że ten teren jest zamykany po zmierzchu. Hej, a wiecie, co to jest zmierzch? Tak, wtedy, kiedy słońce zachodzi i zaczyna się pora nocna. A po nocy następuje świt. To kiedy słoneczko wschodzi i... kukuryku! Wtedy mamy poranek! Czyli teren jest zamknięty, nie można tam wchodzić po zmierzchu. Czyli w nocy. Wow, dwa nowe znaki! Wow, ten jest bardzo duży i ciężki! Ograniczenie prędkości 1,5. 1,5. Tak, tu gdzie jestem występuje ograniczenie prędkości konkretnie do 15 mil na godzinę. Chociaż może to jest 15 km na godzinę, jeśli mieszkacie gdzie indziej. Ale taki jest limit prędkości. Jedziemy z prędkością 15 lub poniżej. Możemy jechać 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Możemy mieć prędkość 16? Nie. Ha! Limit prędkości 15 albo mniej. Wow! I jeszcze bardzo ważny znak. Wow! Tak, znak stopu. Spójrzcie, jaki duży jest taki znak stopu. Wow! Nie przypuszczałem, że z bliska będzie aż tak duży. Wow! Może przeliterujemy to słowo? S? T? O, P! Stop! Tak! A wiecie, co oznacza to słowo? Tak, że mamy się zatrzymać! Tak! Na przykład idziemy, albo jedziemy autem i gdy zobaczymy znak stopu, zatrzymujemy się! Najpierw zatrzymanie, potem można jechać. Hej, może się pobawimy? Włączymy sobie teraz muzykę. A kiedy pojawi się znak stopu, tak, to zatrzymamy się w naszych pozycjach. Ale do tego czasu będziemy tańczyć. Muzyka! Właśnie tak! Wow, to była naprawdę ogromna przyjemność móc z wami poznać te wszystkie znaki. Podobają wam się znaki drogowe? Tak, to bardzo fajnie! Znaki drogowe pomagają nam poruszać się po drogach. Kochani, to już koniec na dzisiaj. Ale jeśli macie ochotę na więcej moich filmów, to wystarczy tylko wyszukać mnie w sieci. Przeliterujemy moje imię? B-L-I... PPI! Blippi! Właśnie tak! No dobra! Stop! Idziemy! W szybkim samochodzie po horyzontu kres. Zapnę pasy tak i do dechy wcisnę gaz. Pojadę gdzieś. Pusta droga, auto i ja. Słońca blask ogrzewa czule moją twarz. Na przejażdżkę mam chęć, wsiądź ze mną i jedź. W takim samochodzie do góry drzwi otwierają się. Nie prześcigniesz go na drodze. Ja nie chcę się zatrzymywać w tym samochodzie po horyzontu kres. Pasy tak i do dechy wcisnę gaz. Pojadę gdzieś. Nie zatrzymasz mnie. Lubię wiatru czuć pęd. W tym samochodzie cały świat zwie.
napełnię mu bak, w drogę jechać już czas. Bezpieczeństwo, ważna to rzecz, więc światła włącz, kiedy ciemno jest. Chodź, zabiorę cię, dziś bawmy się. Ja nie chcę się zatrzymywać.